Słyszałem o tym, iż kobiety wyróżnia się na kształt klepsydry, jabłka, gruszki. Z tych najbardziej spotykalnych sylwetek to wydaje mi się, że to jest rożek, a druga to klepsydra. Słyszałem o różnych typach, o kolumnach, o klepsydrach, o gruszkach i o jabłkach. Chociaż ja rozróżniam kobiety wysokie, niskie, szersze, węższe, te z większym biustem, z mniejszym, brunetki, blondynki. Zdaje się, że na tym kończy się moja kategoryzacja fizyczna płci przeciwnej. Babka istnieje, jest. My uważamy oczywiście, że każda kobieta jest wyjątkowa, niezwykła i niepowtarzalna, ale super babka jest naprawdę super, super pomysłem. O tym pomyśle chcielibyśmy Państwu dzisiaj opowiedzieć z super babką, czyli taką osobą, która wymyśliła ten pomysł, twórczynią portalu, na który chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę. PL portal jest dla wszystkich kobiet. Jest tam dużo różnych funkcjonalności, nie tylko jeżeli chodzi o zakupy, ale przede wszystkim o doradztwo, edukację na temat swojego wyglądu. Ułatwia po prostu życie. Jest społeczność superbabek, na której można się łączyć z innymi superbabkami o podobnych figurach. Można znajdować swoje przyjaciółki. Kobieta jak ja, która czuje się dowartościowana, która czuje i zna swoją wartość. Superbabka to kobieta pewna siebie, aczkolwiek superbabka jest to kobieta bardzo zapracowana i zabiegana, która często ma karierę, ogromne ambicje, rodzinę, życie prywatne i tak naprawdę nie ma czasu na chodzenie po sklepach. Chciałaby, żeby mieć taką przyjaciółkę, którą może ze sobą zabrać do przymierzalni, która jej doradzi za każdym razem, kto ma się ubrać i szczerze jej doradzi, w czym wygląda naprawdę super. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over, you don't have to say your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for morning. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on a red light. Roxanne,